Mariusz, początek roku. Powiedz mi, jaki był dla Ciebie ten miniony 2012? Na pewno pod względem takim walk sportowym myślę, że udany. No. Najważniejsza walka w moim życiu, o mistrzostwo świata. Mój promotor zorganizował ją. Zawalczyłem, wiadomo, później te perypety, to na razie nie mówimy, ale pod względem sportowym udany. Właśnie, tak trochę z perspektywy czasu. Jak ocenisz te całe przygotowania, swoją walkę? Jesteś zadowolony? Myślę, że tak, na pewno. To były najdłuższe, najcięższe przygotowania. Nie tylko pod względem takim sportowym, pod moim kątem treningów, ale ta cała otoczka związana właśnie z tą walką, to było ciężkie. Na każdym treningu mnóstwo dziennikarzy chciało być na tych treningach. Wiadomo, to nie ode mnie to też zależało, żeby oni tam byli, nie? Wiadomo, były też zamknięte treningi, to nie mogli być na tych treningach, ale jak były otwarte treningi, to na pewno było bardzo duże zainteresowanie tymi moimi przygotowaniami. Wiadomo, później ja również z siebie dałem ponad 100% na tych przygotowaniach. Wiele poświęcę wyrzeczeń, żeby wypaść jak najlepiej na tej walce. Mariusz, tak ostatnio oglądałem na internecie Twoje wyjście do walki z Władimirem Kliczką, jaki byłeś skoncentrowany. Moje pytanie jest takie, co czuje zawodnik, jak widzi 20 tysięcy ludzi, praktycznie 3/4 jest za Władimirem. Jakie są wtedy myśli w głowie? Co wtedy czułeś? Nic, powiem Ci szczerze, że naprawdę że zawodnik jest tak skoncentrowany na samym walce, na samym wyjściu, że on nie zwraca uwagi, czy to jest 10 osób, czy parę tysięcy osób. Nie słyszę tych krzyków, wrzasków, tylko jesteś ty i przeciwnik. Miałeś słuchawki na uszach, a to co wtedy, czego żeś wtedy słuchał? A takie moje takie pioseneczki. Czyli coś takiego relaksującego, żeby to Cię tam dobrze nakręcało? Też. Wiadomo, tam za wiele nie słyszałem, bo te krzyki to jednak przygłuszyły te słuchawki, ale coś tam docierało do mnie dźwięki z tego słuchawek. Końcówka roku, grudzień, to był taki miły akcent polski. Najpierw Mateusz Masternak wygrywa z Hapoją. Parę słów na temat tej walki? Wiesz co, nawet nie oglądałem tej walki. No, tak jak już wspomniałem, że od tej mojej walki za bardzo nie interesuję się boksem. Nie wchodzę na te portale bokserskie, więc nie oglądałem samej walki. Ale słyszałem, wiesz, rozmawiałem z Mateuszem, rozmawiałem z jego trenerem, Piotrem Wilczewskim. Mówi, że dobra walka, że wykonał plan w 100% Mateusz, że tak jak zaplanowali przed walką, to samo realizował w ringu. 22 grudnia Tomek Adamek Cunningham, sporo kontrowersji, 2-1 na punkty wygrywa Tomek Adamek. Tam niektórzy mówią, że powinien być albo remis, albo że Tomek przegrał tą walkę. No, sporo jednym słowem krytyki. A co ty o tym sądzisz? Nie, akurat tą walkę oglądałem. Wiesz, nie ma co się zagłębiać z tą. No, werdykt jest taki, a nie inny. Już tego nikt, ani ja, ani ty, nikt tego nie zmieni, tego werdyktu. No, wiadomo, że każdy to oglądał, każdy po swojemu to oceniał tą walkę. Wiesz, sędziowie tak zadecydowali i tak musi być. Ludzie mówią, że już Tomek Adamek najlepsze lata ma za sobą, że te stany go troszeczkę zepsuły, że tak naprawdę boksuje coraz gorzej, a ty co o tym sądzisz? Nie no, 35 lat ma? 36. 36 lat. Wiesz, tak się mówi, że na wagę ciężką jeszcze takie lata, to jeszcze są okej, no. Tylko, czy go stany zepsuły, no. Chciał zmian, wiesz. Od niego zależała ta decyzja, czy się wyprowadzi do tych stanów, tam będzie tą karierę dalej robił. Taką decyzję podjął, wiesz. On czuje się z tym dobrze, to więc najważniejsze jest, wiesz, samopoczucie zawodnika, to, a nie to, co inni tam powiedzą, że wiesz. Oni tam, nikt mu nie płaci, żadnym, wiesz,
Żaden taki chłopak, który teraz coś tam pisze, który mówi, że jednak mógł zostać w Polsce. Ale to była jego decyzja, taką decyzję podjął. On się z tym dobrze czuje, śpi dobrze z tym, to więc nie ma co tutaj się użalać i kłócić z tym. Tomek ma boksować z Pulewem o numer 1 IBF do Władimira Kliczki. Już tam nawet jakieś luźne rozmowy są, że może taka walka właśnie w Polsce, może nam Mateusz Masternak na niej też zaboksuje. No jednym słowem, wielkie show. Powiedz mi tak szczerze, widzisz Tomka w pojedynku właśnie z Kubratem Pulewem? Będzie miał jakieś szanse? Jest to bardzo niewygodny zawodnik, ten Pulew. Widziałem jego wszystkie walki. Wiadomo, to też jest taki ciężka, ale taka nie super ciężka. Ciężka waga, dużo skacze, bardzo niewygodny zawodnik. Wiadomo, Tomek będzie musiał przygotować się w 100% do tej walki. Będzie musiał wznieść się na wyżyny. Wiadomo, Pulew jest kreowany na takiego zawodnika, który w przyszłości może zostać mistrzem świata. Więc na nim też będą ciążyły ta presja psychiczna, żeby musi tą walkę wygrać. I spodziewam się naprawdę bardzo dobrej walki. Tak myślę, że ta walka odbędzie się w Polsce. Zrobią właśnie taką super galę. Podziałem Tomka Adamka, Mateusza Masternaka i paru innych Polaków. Będzie na stadionie oczywiście i będzie komplet widzów. Będzie, wiesz, kolejne show, kolejne walka naprawdę z udziałem wspaniałych zawodników. Na pewno kibice nie będą żałowali tej gali. Odejdźmy trochę, Mariusz, od tematu Tomka Adamka. 23 luty, Ergo Arena Gdańsk. Szykuje się kolejna wielka gala, wielkie pojedynki. Na początku chciałbym Cię zapytać, Gołota Saleta, jak widzisz ten pojedynek i czy według Ciebie walka jest jeszcze tym panom potrzebna? Mają po 45 lat, czy nie powinni sobie po prostu już dać spokój z boksem? Oni uważają, że jeszcze są na tyle sprawni, na tyle jeszcze mają tego zacięcia takiego sportowego, że dadzą dobrą walkę. Ja myślę, że oni tym zależy. Jak oni podejdą do tej walki, jak podejdą naprawdę solidnie, jak będą trenowali do tej walki solidnie, to myślę, że jeden i drugi dadzą dobrą walkę, że będzie bardzo fajna walka. Wiesz, to zależy od ich przygotowania fizycznego do tej walki. Czy im potrzebno? Wiadomo, taka walka paręnaście lat temu by się bardziej sprzedała. Byliśmy głodni tej walki parę lat temu. Głośno było o tej walce, że ma dojść do tej walki, ale niestety nie doszło. Teraz jeden i drugi już powolutku. Jeden i drugi ma świadomość, że to jest już ich ostatnie walki. Andrzej pewnie będzie chciał się pokazać jak najlepszej strony, podziękować kibicom za wsparcie w tych trudnych chwilach, kiedy walczył z najlepszymi. Przemek również będzie chciał się tak samo zaprezentować dobrze. Również tak myślę, że to będzie jego ostatnia walka. Też będzie chciał podziękować kibicom. Mam taką nadzieję, że obydwoje będą przygotowani do tej walki i dadzą dobre show. A według Ciebie, kto wyjdzie zwycięski z tego pojedynku? Ciężko mi powiedzieć. 50 na 50. To jest 50 na 50. Więc jeden i drugi ma szansę na zwycięstwo. Myślę, że potrwa cały dystans ten pojedynek. Kolejnym arcyciekawym pojedynkiem na tej gali, Szpilka Zimnoch. Zanim się zapytam Ciebie o typ, jak typujesz ten pojedynek, to panowie się już na konferencji zetknęli. Mała bójka się wytworzyła. Powiedz mi, co Ty w ogóle sądzisz właśnie na temat promowania, kreowania się Artura Szpilki właśnie w ten sposób, poprzez ubliżanie, poprzez właśnie bijatykę? Czy to jest dobry sposób? Każdy ma jakiś tam sposób, każdy ma jakiś monopol na kreowanie właśnie wizerunku. No. Akurat też nie widziałem tego zajścia, nie widziałem tej całej sytuacji. Tylko słyszałem tam od znajomych, że coś takiego miało miejsce. Czy to jest dobre? Wiesz, jednym to nie pasuje, a drugim to, wiesz, imponuje. No. Każdy zależy od gustu. Ja jestem zupełnie innym zawodnikiem. Ja sam bym do czegoś takiego nie
myślę, że nie dopuścił. Wiadomo, jakbym był sprowokowany przez zawodnika, drugiego zawodnika, to by doszło do zgrzytu. Tak, żeby sam z siebie coś takiego zrobić, to raczej nie. On taki ma charakter, jest, wiesz, nadpobudliwy. Jest taki, taką ma już, wiesz, taki charakter ma, że nie odpuszcza. To z jednej strony bardzo dobrze, że coś takiego ma, że mamy takiego zawodnika w Polsce, że jest taki agresywny nie tylko w ringu, ale poza ringiem. Duże nadzieje z nim są związane w Polsce. Musi walczyć i udowodnić, że jest gotów na poważne walki. Szpilka zimno, jak typuje Mariusz Wach? Też będzie fajna walka, ciekawa walka, wiesz, pod względem takim, jeden i drugi czują się, wiesz, w jakiś sposób tam poruszenie tą całą sytuacją na tej konferencji. Jeden i drugi będzie chciał coś udowodnić, jeden i drugi ma dużo do zyskania, jeden i drugi do stracenia, więc zimno będzie przygotowany w 100%, Szpilka też. Wiesz, są atuty po stronie na pewno Szpilki, siła uderzenia, to ta pewność siebie zdecydowanie po stronie Szpilki. No. Jakbym miał typować typowym Artka. A myślisz, że ta cała bójka mogła być ustawiona w jakiś sposób? Nie. Czegoś takiego myślę, że się nie da. Puściły nerwy. U jednego i drugiego puściły nerwy. Ciężko coś takiego wyreżyserować. Wiesz, oni nie są aktorami, że mogą coś wyreżyserować. To już musiałem puścić nerwy i się spieli i tyle. Wracając trochę do twojej osoby. Wiemy, że miałeś jakiś czas temu zabieg na nogę. Powiedz mi, co się stało i jak teraz się czujesz? Jeszcze dochodzę do siebie, jeszcze ta noga do końca mi się nie wygoiła. Dwa tygodnie temu, około dwóch tygodni temu ściągnęli mi szwy. Cały czas mi się goi ta noga. No. Już chodzę normalnie, tam delikatnie tylko pobolewa, ale już jest to wszystko na dobrej drodze. 15 stycznia początkowo mówiło się, że miałeś lecieć do Stanów. Co teraz wiadomo? Czy lecisz 15 i co dalej z twoją karierą? Nie, najprawdopodobniej nie polecę, bo to jeszcze czekam na jakieś konkretne decyzje z niemieckiej federacji i wtedy podejmę jakieś decyzje co do dalszej mojej kariery. Wszystko jest uzależnione od decyzji Niemiec, co oni podejmą. No. Wstępnie chcę tutaj zacząć się już ruszać, potrenować tutaj w Polsce. Czekam na rozwój sytuacji. Wiemy, że jutro jedziesz do Krynicy. Powiedz mi, co tam będziesz robił. To takie wstępne będzie przygotowanie do tych moich treningów. Wiadomo, będą delikatne przebieżki, siłownie. Te wszystkie muszę włączyć te partie mięśni, które później będą potrzebne mi do treningu. Czyli wiesz, muszę się wzmocnić w ogóle kondycyjnie, fizycznie do jakichś ciężkich treningów. A z kim w ogóle będziesz trenował w Krynicy? Wiesz co, jadę tutaj z moim przyjacielem Robertem i z nim będziemy razem trenowali. I tam ile będziesz siedział w Krynicy? Wstępnie planowane jest na dwa tygodnie, że dwa tygodnie tam spędzę czasu. A jakie później plany? Wiadomo, kiedy ewentualnie jakaś walka, gdzie, z kim i w ogóle? Nie, jeszcze nic nie wiem, wiesz. Na razie czekam na te decyzje z Niemiec. Przyślą nam tą decyzję, to wtedy będę wiedział, na czym stoję i będę podejmował kroki do organizacji jakiejś kolejnej walki. A właśnie, a kiedy może być to pismo z tej federacji? Też nic nie wiadomo? Nie wiem, wiesz, to bardziej więcej będzie wiedział mój promotor, Mariusz Kołodziej, niż ja. Mariusz, dzięki serdeczne za wywiad. Zdrówka przede wszystkim, wszystkiego dobrego w nowym roku i parę słów dla wszystkich kibiców boksu. Pozdrawiam wszystkich kibiców boksu. Dalej. Co tu się, Mariusz, co tutaj robisz? Oddajemy krew na szczytny cel.
na pewno ta krew się komuś sprzyda. Promocja krwiodawstwa. Super broda. Jeszcze nie jest skończona, bo to jest przyklejana, nie? To jest przykleiła, akurat taka była wersja mini. Następny raz już będzie taka większa przyklejona. Najważniejsze osoby to pominięte. Jak ostatnio byłem tutaj, to się za chudę powiesz. No, to też nie można wyjść. A ten już jest wyższy od niego. Jeszcze prawie jest podobany.